jak w ogóle się przygotować do usuwania ósemek? Jeśli chodzi o przygotowanie do usuwania ósemek, co my zalecamy przed usunięciem ósemki higienizacji jamy ustnej? To jest pierwsza rzecz, jaką możemy wykonać. Natomiast co do pacjenta? Pacjent bezpośrednio przed zabiegiem, tu już u nas w gabinecie, jeżeli będzie taka konieczność zażywania antybiotyku po, od nas w gabinecie dostaje antybiotyk przedzabiegowo, czyli żeby antybiotyk już zaczął działać, nim rozpoczniemy zabieg. Pacjent również dostaje leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, znowu nim ustąpi znieczulenie, żeby one wszystkie zaczęły działać. Jak również pacjent preparatem odkażającym jamę ustną przepłukuje dokładnie usta tuż przed samym zabiegiem celem zmniejszenia bakterii w jamie ustnej. Jeżeli chodzi o płukanie jamy ustnej po zabiegach, może pacjent nabierać ten płyn do płukania jamy ustnej w usta i wypluwać. Chodzi o to, żeby nie robić intensywnego takiego ruchu przepłukiwania, aby rana nie rozeszła się. Więc można płukać bezpośrednio po zabiegu, natomiast trzeba bardzo uważać, żeby nie nabrać ten płyn do jamy ustnej, trzymać go w ustach, po czym wypluć. Tak, tak zalecam.